Cześć! Witajcie na kanale Marzena i Marek. A my jesteśmy właśnie w trakcie poszukiwań. Biurka, łóżka, komody, nie wiem co jeszcze. Pokoju. Meblowy, lifting pokoju. Bo... Nie no, nie taki lifting, bo ściany też mają być docelowo robione. Znaczy no, zmieniam tapety, nie? Mały remont pokoju, ale... Nie wiadomo kiedy. Chyba trzeba będzie jednak zdecydować się na meble na wymiar. Bo jak się okazuje, nie ma takich wymiarów. Biurko na 2,20, łóżko z taką skrzynią podnoszoną i się okazuje, że takiego czegoś nie ma. Ogólnodostępnego. Nie ma, no i właśnie jedziemy dalej. Już mamy tutaj mniej więcej obcykane sytuacje. A jesteśmy na nowym rozdzieniu. Kiedyś to był stary rozdzień. W ogóle tu w tych sklepach... Czy wam coś to mówi? W tym pawilonie, kiedyś jak byłem dzieckiem w wieku Michasia, to przyjeżdżałem na zakupy. To był taki pierwszy supermarket w czasach pokomunistycznych na Śląsku chyba. Tu były kolejki za koszykami. Także to było wielkie wow wtedy, no, nie? No to było wielkie wow, naprawdę. To były wycieczki jakich mało. Przyjeżdżali z całego tu Śląska. To się nazywało rozdzień, a teraz tego zrobili nowy rozdzień i są meble. No, a teraz idziemy dalej, czyli zahaczymy po drodze o... Ikeę, Agatę... I tak dalej. Do domu. No to na razie, pa. Przy okazji oglądania różnych mebelków, co odkryliśmy, przynajmniej ja odkryłam, taki model, system składania łóżek, kanapy, tak, to jest kanapa narożnik, tak zwany system włoski, który polega na tym, że wysuwa się cały materac. No, małe łóżko. Tak, z narożnika wysuwamy, materac się od... Co? Materac się od rozkłada, cały materac, także macie taką fajną powierzchnię do spania. Super rzecz, system włoski, nie wiedziałam jeszcze, my mamy taki narożnik, ale on już jest... nie wiem, jaki system? Delfinek. Albo sobie zamieram. Delfinek. No, czyli wysuwamy taką szufladę, wyciągamy ją i wtedy no, mamy powierzchnię do spania. Jest już mało wygodna, bo już ma swoje lata, a taki ma teraz wysuwany w całości. Naprawdę on się składa. Super sprawa. System włoski, tak, stelaż. Nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. No i słuchajcie, my idziemy dalej. Jesteśmy w Ikei, to znaczy nie. Byliśmy już w Ikei, a teraz idziemy gdzie? Do tej pani, do Agaty. Pani, która się nazywa Agata. No to idziemy razem. A co będziemy oglądać, to powiemy? No co będziemy oglądać? Szukamy biurka przede wszystkim. A tu nie wiem, czy coś słyszycie, bo jest wiatr. Jest wiatr, ale może coś usłyszycie. Idziemy dalej po biurku. No i kolejny salon meblowy. Chyba większość kojarzy, oczywiście, że zna. Idziemy. Dobra, idziemy, słuchajcie. Będziemy mówić Michasi. Szukamy... Tak. Nie, nie. My szukamy biurka, a Marek będzie mówił Michasi nie. 24 godziny challenge. Mówimy ale... nie, rodzice. Ojej, ale tu głośno. Rodzice mówią Michasi, nie, wiecie co, dawajcie, 24 godziny. Tylko, zostawcie tylko 8000 zł w górę i to wystarczy. Wystarczy. No idziemy, w ogóle motyw biurka teraz. Taki problem zrobił z biurka teraz. No tak, z biurka zrobił się problem, tak Marek? W Agacie i tam były takie szuflady, bo były takie bardzo małe. Słuchajcie, biurko 70 cm głębokości. Tak. Biurko 70 cm głębokości od ściany. A szuflada 30 cm albo 40. A jeszcze taka szpara. Hmm. Jeszcze przez środek biurka szuflada. Jak to wszystko trzeba sprawdzać, nie? Dobra, idziemy. A dzisiaj przychodzę do was z nową fryzurą. Właśnie jesteśmy w trakcie jej robienia. Chodzi o fryzurę Michasi. Słuchajcie, wykorzystuję do tego takie kredki. Kredki, znacie takie kredki? Mam... Takie do włosów. Ile mam kolorów? Jeszcze mi chodzi, jakieś tam kolory są z tyłu, podaj mi. Jeszcze jest żółty i Hair Chalk Coloring. O, zobaczcie, jaka paleta barw. I te kredki, bzyk, to są takie kredki do włosów właśnie. Jak ktoś nie widział, to może zobaczyć, jak mnie Michasia malowała włosy u niej na kanale. W challenge'u rodzice mówią tak.
No i właśnie tam się pojawiły te kredki, a dzisiaj Michaśka, ja jej robię fryzurę, to znaczy to będzie taki, wiecie, wakacyjny look, powiedzmy, zobaczymy jak nam wyjdzie, a posłużą nam do tego te właśnie kredki i warkoczyki, których Michaśka spała całą noc, zaraz wam pokażę. No, Michaśka sobie siedzi tutaj, gra w Robloxa i zobaczcie tak, miała w nocy warkoczyki i ja jej właśnie teraz końcóweczki, czekajcie, końcóweczki włosów właśnie koloruję tymi mazaczkami. No, biorę różne te kredki, żółta tu mamy, tak, no jakaś fioletowa, zielona, no ale to jeszcze nie jest koniec działań, ponieważ widzicie ten grzebyk, a może tu będzie widoczny. I teraz biorę grzebyk, taki mini grzebyk, i tym grzebykiem rozczesuję te pasma pokolorowane. No i one, żeby te kredki się tak ładnie wtopiły i zlały z włosem. No jak to powiedzieć? Wow, dzisiaj danie główne, spaghetti z krewetkami. Pizza. U co niektórych pizza. A u co niektórych pasta. A u co niektórych jak zwykle mięcho. Czyli już widzicie, co każdy lubi. Nie, ale nie, ja nie najbardziej lubię to ci, znaczy najbardziej, nie, nie, to nie, bardzo lubię. Czyli grillowane warzywa lubię. Ja lubię owoce morza. Lubię owoce morza, no. Z makaron? A wiesz, jak to wygląda? Spaghetti? Jak takie... pomidorki, no. Jak... zapomniałem to warzywo. Tak, no. Nie. Jak? Matka się to warzywa. Jak seler, o, jak seler, bo tak mi pokroją. Ale co wygląda jak seler? No ten makaron wygląda jak seler. Wiecie. No i dojechałam na miejsce, dzisiaj realizuję swój prezent marzeń. Jestem w Sosnowcu i idę robić pazurki, manikir. Może trochę wam pokażę. Żeby się nie spóźnić, to już wiecie, muszę wędrować, bo jestem umówiona na 16:15, a już jest 12 po. Nie lubię się spóźniać. A wy? Tak mam, że jak się spóźniam, to jestem bardzo zestresowana i nerwowa. I dlatego wolę być wcześniej, chociaż jestem na styk, bo jeszcze miałam pewną sprawę do załatwienia. Dobra, to idziemy. Już wracam do pani kosmetyczki, wszystko zrobione, voucher wykorzystany, prezent też. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają moje pazury. Czekajcie, może tu będziecie widzieć lepiej? Bzyk. To jest typowe. Ten aparat ma taki problem, że po prostu nie wyostrza. Taki kolorek. Nie wiem, czy wy w ogóle widzicie ten kolor. To jest taki różowo-łososiowy, bardzo naturalny. Fajne. No i jedę dalej. Czas dla auta. Myjemy samochód przed wakacyjnym wyjazdem. Troszeczkę nam tu zeszło w kolejce nawet. No. Ale od czasu do czasu trzeba... coś mi tutaj robi! Marek specjalnie mi tu robi hałas. Przed wakacyjnym wyjazdem trochę trzeba auto odświeżyć, odkurzyć, bo wiecie. To się też brudzi, nie? Mhm. To jedziemy. Właściwie to już myjemy. Myjemy, potem jedziemy na inną. Tak.
zrobione, wracamy do domu. A ty mówisz, że jesteś na zakupach? Ja wróciłam z paznokci, podjechałam po tutaj ekipę i jesteśmy już... Tak, to myśmy tutaj byli w przechowalni, wiecie o tym? Nie, i w tej przechowalni Marek kupił sobie jakieś koszulki, ja też coś tam. A ja też kupiłam. I Michał. Ale tylko koszulki kupiłem. Tak. Podko, znaczy t-shirt. Jeszcze kupisz spodnie. Jeszcze po drodze jedziemy do Biedronki, bo nie ma jajek, mleka i tak dalej. Także zakupy spożywcze. A my się na razie żegnamy z wami, dziękujemy za oglądanie tego vloga. Tak jest, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia znowu. Pozdrawiamy. Jakby co marszczę, ale o ja słoneczko też. Świeci. W oczy świeci. A okulary w oczy słoneczko świeci. Ale jaką w ogóle fryzurę. Świetnie jak zawsze, ja w ogóle nie widzę gdzie ja dobra, co pokazuję. Widzę, tu dobra. To na razie buziaczki. Pa! Pa!